Samo południe, świeci pięknie, słoneczko jest cieplutko, no jest po prostu bosko. Zresztą jest środek lata. Leżysz sobie na tym piasku, weź prawą ręką tak, pomacaj ten piasek, czy on jest suchy, czy mokry? Suchy. Suchy. Teraz weź, nabierz go w garść, podnieś do góry kółak i wysypuj z kółaka, tak wiesz, powolutku ten piasek i zobacz, czy wiatr go roznosi, czy nie. Nie, spada na dół. Prosto, czyli absolutnie jest boska pogoda. Bez żadnych wiatrów, bez niczego. Dobrze. Słuchaj, słoneczko bardzo mocno i pięknie świeci. Powiedz mi, z której strony ciebie teraz słoneczko jest? Z prawej. Z prawej. Odwróć się do niego, tak twarzą prosto w niego. Powiedz mu, kocham cię, słoneczko, na głos. Kocham cię, słoneczko. I co odpowiedziało? Nic. Nic? A nie słyszę. Ani nie błysnęło, ani nic. Nie rozjaśniło się bardziej. A kochasz słoneczko w ogóle, czy nie? Uwielbiam, No to jeszcze raz mu to powiedz. Może nie usłyszałoś. Kocham cię, słoneczko. Tak jakby się mocniej rozświetliło, tak jakby objęło. Taki błysk. Czyli ucieszyło się, uśmiechnęło, coś w tym sensie, tak? No dobrze, to już jest znak, że cię słyszy, że ci odpowiada. Dobrze, na twoje wyznanie. Ja mu też mówię codziennie, że go kocham. Proszę, żeby cały czas świeciło. Ja nie chcę zimy, ja chcę mieć ciepło. Kto chce zimę, niech jedzie w góry, niech jedzie na śnieg. Dobrze, ale ja jestem ciepłolubny, więc chcę, żeby było ciepło. Ja tak samo. Dobrze, więc fajnie. To w takim razie podnoszę temperaturę, żeby ci było tam bardzo ciepło. I już ci jest bardzo gorąco. Fajnie jest, tak? Tak, fajnie. Dobrze. Słuchaj, teraz to stajesz i stoisz twarzą do morza i powiedz mi, jakiego koloru jest niebo? Niebieskie, błękitne. Błękitne. A jakiego koloru jest woda? Też błękitna, natomiast odcień trochę ciemniejszy, że nie zlewa się z tym niebem. A, czyli jest, widać, że jest różnica. Dobrze, bardzo tak. Fajnie. To teraz wejdź sobie na wodę i idź w stronę środka tego morza i powiedz mi, jakie to uczucie, tak iść po wodzie? Dziwne. Co, nie chodziłaś nigdy? Nie. Słuchaj, ty naprawdę idziesz po tym wodzie, czy to mi się tylko wydaje? No stoję tak jakby na takiej tafli. No tak, ale wiesz, że po wodzie nie można chodzić. No wiem. To dlaczego ty chodzisz po wodzie? Ty mnie oszukujesz. Oszukujesz mnie, czy nie? Nie, stoję. A tupnij nogą i poczuj, czy to naprawdę jest woda? Tak. A nabierz ją w dłonie i zobacz, czy ona się przelewa przez palce, czy to jest struktura wody. Przelewa się. Dobrze, a łyknij troszkę i zobacz, czy jest słodka, słona. Słona. Słona, czyli naprawdę jesteś tam. Kurczę. No to słuchaj, to ja ci powiem, że fajna to sprawa jest. Bo po wodzie sobie chodzić, no takie dziwne. Tak czuję się wysoko, jak na niej stoję. Jakbyś była wyższa? Tak. No to ciekawe. Ciekawe, jak myślisz, dlaczego takie masz odczucie? Nie wiem, tak jakbym była w niej, to bym była niżej. Dobrze, ale słuchaj, będziemy się bawili na full. Ja mniej więcej tak tradycyjnie cię przeprowadzę jak wszystkich, bo tu chodzi o pewien system, a nie o to, tu nie chodzi o show, tylko o system. Więc słuchaj, teraz tak, zrobimy taką zabawę. Lewą nogą stoisz na wodzie, a prawą nogę wkładasz do wody i tak wiesz, sobie ruszasz nogą w lewo, w prawo. No i co, jakie to uczucie? Takie dziecinne, takie fajne, takie pluskanie. Tak, tylko chodzi o to, że lewą nogą stoisz na wodzie, a prawą nogą tak. W wodzie, więc jakieś takie dziwne to jest, nie? Tak jakby część tej wody była w takim stanie skupionym. Dobrze, a teraz będzie lepsza zabawa, dlatego że będziesz obydwie nogi miała w wodzie i będziesz sobie tak nogami ruszała, a jesteś w powietrzu. I tu powiedz, co tu jest za zabawa, o co tu chodzi? Tak jakbym wisiała w powietrzu. Ktoś cię trzyma, czy nie? Tak jakbym miała jakieś szelki. Ale masz te szelki, czy nie?
Tak jakbym je widziała, ale nie wiem, dokąd one idą. Aha. Widzisz, chodzi o to, że normalnie nie można chodzić, tak mówią przynajmniej, że nie można chodzić po wodzie. Każdy, kto wchodził na wodę, no to po prostu tonie. To o co tu chodzi, skoro teraz wchodzisz, chodzisz po tej wodzie, próbujesz ją, widzisz, że ona ma strukturę wody, smak wody, wszystkie walory odbierasz normalnie, więc o co tu chodzi? Gdzie jest prawda? Czy prawda jest ta, że nie można chodzić po wodzie, czy prawda jest ta, gdy teraz chodzisz po wodzie? Jak ty do tego podchodzisz? Znaczy, jak się chce, to chyba można wszystko. Aha. No widzisz, ciekawa konkluzja właśnie, jak się chce, można wszystko. Czy ty do tej pory w swoim życiu chciałaś bardzo tego wszystkiego, co chciałaś i od razu dostawałaś, czy nie bardzo chciałaś? Znaczy, chyba chciałam, ale tak nie wiem, blokowałam się przed niektórymi rzeczami. A dlaczego się blokowałaś? Przecież popatrz, jakie to jest proste. Wchodzisz na wodę i idziesz. Nie blokowałaś się, nie myślałaś. A dlaczego się blokujesz w innych kwestiach? Bardziej realnych, bardziej prostych. Bo chodzenie po wodzie to nie jest takie proste. Ale na przykład jak tam chcesz, nie wiem, mieszkanie, samochód, nie wiem, może na wycieczkę wyjechać, to jest takie proste. No chcesz i możesz pojechać. Co? Ja chcę, żebyś zrozumiała, co było głównym powodem, że blokowałaś się, że sobie dawałaś sobie zaporę i nie zdarzało się to, co ty chciałaś? Strach. Strach. Dobrze. A dlaczego strach? Skąd on się wziął, ten strach? Co powiedzą inni? Ale co cię to obchodzi, co inni powiedzą? Przecież inni żyją se po swojemu i tak naprawdę wcale ich to nie interesuje, jak ty masz. Oni tylko lubią wsadzić nos w twoje sprawy, coś tam pogadać, ale tak naprawdę no, są niczym. Niczym. Jeżeli ich słuchasz, jeżeli słuchasz niczego, no to im nic nie masz. Rozumiesz teraz, gdzie twój błąd? Nie możesz słuchać nikogo. Twoje marzenia są najważniejsze. Ty jesteś najważniejsza. I poza tobą nie ma nikogo. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, gdzie ja jestem. Nie widzę cię. Rozumiesz? Właśnie to o to chodzi. Nikogo ani niczego nie ma. Jesteś ty jedyna na całym wszechświecie. I nie ma nikogo. To wszystko, co się dzieje, jest tylko projekcją twoją. To wyobraź sobie, jak ty sobie straszną krzywdę robisz, że ty ulegasz tej projekcji i szufladkujesz się, blokujesz się nią. Rozumiesz? Czyli jeżeli ty coś chcesz, to po prostu powinnaś to mieć, tak jak z tym wejściem na wodę. Ale słuchaj, będziemy się posuwali dalej, bo tu chodzi o to, żeby moim celem jest, żeby przekonać twoją podświadomość, żeby ona puściła te stare, skostniałe programy takie, że nie wolno, nie można, nie należy. Ja chcę to wszystko połamać, zniszczyć. Po to, żebyś stała się wolna. Bo dopóki masz takie, tobą zarządzają programy, typu, że czegoś nie wolno zrobić, albo coś jest niemożliwe, to do tego momentu będziesz zniewolona przez te programy. To nawet nie są istoty, to nawet nie są ludzie, to jest program, to jest energia tylko, którą sama tworzysz i ona cię zniewala. Czyli taki samonapędzające się paszki. I teraz popatrz, teraz ja cię unoszę do góry. Ja popatrz, ja tylko mówię słowami, ja nic nie robię, przecież mnie tam nie ma. A ja cię unoszę do góry. Popatrz, jak się ładnie podnosisz, jesteś 5 metrów nad wodą, 10 metrów nad wodą i na tej wysokości się zatrzymujesz. Rozejrzyj się dookoła i zobacz, jak to jest? Jesteś w powietrzu na 10 metrach. Nie masz skrzydeł. Nikt cię nie trzyma, ani na niczym nie stoisz. Jesteś po prostu. Jak to wygląda? Jakie to uczucie być tak w powietrzu? Tak wolno. Tak. No właśnie. Chodzi o to, że wolność jest w tobie. Zresztą wszystko jest w tobie. I teraz w zależności od tego, jakby w co wierzysz, to jest. Jeżeli wierzysz, że jesteś wolna, to jesteś wolna. Jeżeli wierzysz, że musisz służyć komuś, no to niestety, będziesz niewolnicą. Rozumiesz? Ludzie, którzy wierzą, że, no, że są marnym pyłem, no to są marnym pyłem, no bo tak wierzą. Ale człowiek, który w nic nie wierzy, żyje jak chce.
On nie rozlewa jak mnie łez nad rozlanym mlekiem, tylko dlatego się mleko rozlało. Tylko po prostu idzie dalej. Chodzi o to, żeby z życia korzystać, żeby się bawić. To jest doświadczenie. Przychodzi człowiek tutaj, co później ci pokażę, przychodzimy tutaj na tą ziemię, w ten wymiar, tu już nie chodzi o ziemię, w ten wymiar, po to, żeby się tu bawić, doświadczać. A my z zabawy robimy sobie najczęściej gehennę. Dlatego, i niewolę, dlatego, że po prostu zaczynamy z iluzji tworzyć jakieś prawdy, jakieś absoluty. Zwróć uwagę, ile ludzi ma takie jakieś przekonania, że nie wolno tego, nie wolno tamtego, a Bóg powiedział to, a Mahomet tamto, a jakiś inny wielki guru coś tam powiedział. Wszyscy wiedzą, co ten ktoś powiedział. A jak ich pytasz, znacie ich? Nie. To skąd wiecie, że to powiedział? No jak to? Wszyscy to powtarzają. No, to jest jakaś psychoza. Powtarzanie, że ktoś coś, a gdzie ty jesteś? Ty. Ty, który jest najważniejszy w tym wszystkim. Okazuje się, że nie ma. Co to za życie jest? Znaczy żyć. Co to za doświadczanie? Dobrze. Teraz słuchaj. Teraz dopiero będziesz miała taką, przyspieszamy zabawę, teraz będziesz sobie latała. Będziesz leciała bardzo dużą prędkością, będziesz się zatrzymywała, będziesz skręcała pod kątem 90 stopni, będziesz leciała wyżej, niżej, będziesz robiła różne piruety, fikołki i będziesz, jak pomyślisz, tak się będzie działo. I chodzi o to, żebyś sobie tak polatała i sama kierowała swoim umysłem, żebyś zobaczyła, jak twój umysł jest potężny, jak on jest posłuszny. Jak pomyślisz, on tak zrobi. I nie masz tu żadnych ograniczeń, jeżeli pomyślisz o tym, że chcesz z bardzo dużą prędkością wbić się w wodę i wyskoczyć ileś kilometrów dalej, tak się stanie, a ty będziesz miała tylko wielką frajdę z tego. Ja chcę, żebyś robiła, co tylko chcesz. Spróbuj. I powiedz mi, jak tak jest latać, jak to jest takie robić różne dziwne rzeczy. Latałaś już kiedyś, tak? Nie, ale tak beztrosko się czuję, tak. Jakbym tańczyła. Widzisz, chodzi o to, że tu nie ma żadnych ograniczeń. Ja chcę, żebyś odczuła to, że to ty kierujesz sobą teraz. Jak tego się nauczysz w tej sesji, będziesz kierowała sobą w życiu normalnie. Bo to jest bardzo ważne. Widzisz, teraz sobie lecisz i nie masz żadnych wątpliwości. Ty mi zaufałaś. Ale i sobie też zaufałaś. Dlatego latasz. Bo gdybyś nie zaufała mi, ani sobie, prawdopodobnie byś nie latała, bo byś się bała ruszyć. Dlatego, że to my sami się blokujemy. Ale teraz, dzisiaj akurat, ja cię odblokowałem. Po to, żebyś mogła poznać to wszystko. Żebyś mogła po wodzie pochodzić, polatać w powietrzu, a marzą ludzie o tym. Ludzie o tym marzą, żeby latać. A tu popatrz, jakie to jest proste. Wiesz, bardzo proste. Możesz, wystarczy, że pomyślisz, gdzie byś się chciała znaleźć. W tej chwili, gdy pomyślisz, gdzie byś się chciała znaleźć, od razu się tam znajdziesz. Powiedz mi, gdzie, czy masz jakieś takie miejsce na świecie albo w kosmosie, gdzie byś chciała się znaleźć i zobaczyć, jak tam jest? Znaczy, siedzę pod palmą, tak mi coś przyszło. Na takiej bezludnej wyspie, na piasku, piasek jest jasny, jest cisza. Dobrze, i teraz zobacz, o co tam chodzi, dlaczego tam się znalazłaś? Nie wiem, tak mi tam jest dobrze, tak spokojnie, nikt mi nic nie mówi. Czy są tam jacyś ludzie? Nie. Nie ma nikogo. A są zwierzęta? Nie. Dobrze. Czy ja teraz przywracam ci pamięć tego miejsca. Czy kiedykolwiek tam żyłaś na tej wyspie, pod tą palmą tam byłaś? Znasz ją? Nie, chyba nie. Jak myślisz, dlaczego się tam znalazłaś? Co przeniosło cię tam? Taki spokój. Nie masz w życiu spokoju za bardzo? Że go szukasz? Chyba nie. Widzisz, zapamiętaj taka sobie. Ucieczka. Tak, zapamiętaj sobie to miejsce i zawsze, gdy będziesz potrzebowała takiego miejsca spokoju i ciszy, wystarczy, że pomyślisz o tym miejscu i od razu tam się znajdziesz. I będziesz tam w takiej ciszy. Będziesz mogła odpoczywać. Rozumiesz? To będzie takie twoje tajne miejsce. Zapamiętaj sobie to miejsce. Zresztą całą sesję zapamiętasz z najdrobniejszymi szczegółami. Będziesz ją pamiętać całe życie. A nawet i dłużej. Bo tu nie ma żadnych ograniczeń.
Dobrze. Czy jeszcze chciałabyś gdzieś teraz się przenieść, żeby jeszcze coś zwiedzić, zobaczyć? Tu nie ma żadnych ograniczeń. Wystarczy, że masz jakieś marzenie. Gdzie byś chciała być? Pomyśl o tym. I od razu tam jesteś. Nie, chyba nie. Dobrze. A na przykład chciałabyś teraz znaleźć się momentalnie w środeczku słoneczka, poczuć jego ciepło, miłość, spokój. No to gdzie jesteś, powiedz? Tak jakbym siedziała w takim dużym, żółtym, miękkim fotelu, który mnie otula. No, jesteś w środku słoneczka. Dobrze. Ty sobie teraz tam posiedź, tak sobie kontempluj, odpocznij tam, zregeneruj się i poproś słoneczko, żeby cię oczyściło. Oczyściło cię z twoich stresów, swoich niepowodzeń, swojej całej karmy, z wszystkiego, z czego poprosisz, żeby cię słoneczko oczyściło, ono cię oczyści. I teraz wykorzystaj ten moment i możesz mówić to sobie na głos, możesz to mówić w myślach, nie ma to znaczenia. Tu chodzi o to, żebyś skorzystała z tego momentu i całkowicie się oczyściła przez słoneczko. Ono ma potężną moc. Ono wszystko może. To, co ty pomyślisz, powiesz, ono to zrobi. Pamiętaj, możesz tutaj pozbyć się wszystkiego, czego nie chcesz. Możesz dostać zrozumienie na to wszystko, co ci jest potrzebne. To jest bardzo ważne. Wykorzystaj ten moment. Jak sytuacja wygląda? Jestem taka błyszcząca. Pozdejmowałam jakieś dziwne, takie poprzypinane do mojego ciała rzeczy i to wnikło w to słońce, tak wsiąknęło. No pięknie to zrobiłaś. Właśnie o to chodziło, żebyś ty sama się uwolniła z tego wszystkiego. Bo to wszystko, co zrobisz, absolutnie jesteś uwolniona od tego. Czy jeszcze? To nie ma. Ja stoję na środku, tak jakby taki taka błyszcząca, żółta, taka połyskująca, czysta taka. Pięknie, pięknie. Powiedz teraz do słoneczka, kochane słoneczko, dziękuję ci bardzo za to oczyszczenie. Co słoneczko odpowiedziało? Takie błyski jakieś. Dobrze, pięknie. Dobrze, w takim razie już słoneczku podziękowałaś, teraz wychodzisz ze słoneczka i spokojnie, tak majestatycznie teraz sobie po niebie, tak jakby oblecisz teraz całe niebo. Zobacz, ile jest gwiazd. Powiedz mi, jakiego koloru jest niebo? Ciemny granat. Ciemny granat. Prawie czarny. A jak dużo jest gwiazd, powiedz? Mnóstwo. Tak przelatuje pomiędzy tymi gwiazdami, takimi małymi światełkami. Jakby deszcz z tych gwiazd. Byłaś już kiedyś w kosmosie tam tak głęboko? Nie. powiedz, czy to nie jest naprawdę dziwne, żeby tam być? Przecież specjalne statki się buduje, miliardy wydają ludzie po to, żeby tam polecieć, przez jakieś szkiełko coś zobaczyć. A ty popatrz, ty jesteś wszędzie, rozejrzyj się dookoła, jaki jest ten kosmos potężny. Jak on jest wielki, ja oczyszczam twoją percepcję wszystkich zmysłów, a szczególnie wzroku. I teraz będzie widziała w 3D. Powiedz, ile teraz widzisz gwiazd? Widzisz co? Nieskończoną ilość, to tak się ciągnie. Wszędzie otacza mnie, ale się ciągnie. Gdziekolwiek nie spojrzę, to one tam gdzieś daleko są, coraz mniejsze. To wyobraź sobie, jakie to muszą być odległości, że ty widzisz gdzieś tam daleko coraz mniejsze. To muszą być niesamowite odległości. Niewyobrażalne wręcz dla człowieka. Chciałabyś coś jeszcze zwiedzić w kosmosie? Nie. Te gwiazdy są takie piękne. Czy jest jakaś gwiazda, która się wyróżnia czymś? Nie, wszystkie są takie same. Wszystkie są takie same. Dobrze, a teraz popatrz na Ziemię z tego miejsca i powiedz, jak Ziemia wygląda. Tak jak ją pokazują w telewizji, taka kula. Widać jakieś chmury, góry, morze. Jest księżyc koło niej? Nie widzę. Widzę tylko tą Ziemię.
Dobrze, przejdź na tą stronę, gdzie jest księżyc. Z drugiej strony Ziemi. Widzisz już księżyc? Tak. Jaki on duży jest w stosunku do Ziemi? Mniejszy. Ile? O połowę? Jedną czwartą? Ile? Nie, tak jakby taka kropka w porównaniu do tej Ziemi. Czyli on malutki jest. Tak. Dobrze. To teraz zbliż się do księżyca, obleć go dookoła i powiedz, jak wygląda ta strona jasna. Czy jest tam coś ciekawego na nim? On jest tak mały, że mogłabym go wziąć w ręce. No to weź go. Taka kulka, taka piłka. No słuchaj, zrobimy taki numer. Weź go w ręce i weź go, rzuć w kosmos, niech sobie leci. Poleciał? Poleciał. Sprawdzimy, czy będzie jutro, czy nie. Dobrze, świetnie. Ale w każdym razie nasłuchałem się tyle, jaki on jest szkodliwy. No myślę, że jemu się nic nie stanie, on sobie tam da radę w kosmosie. Dobrze. W takim razie teraz zbliżasz się do Ziemi i teraz jesteś na takiej wysokości, jak są normalnie chmury. Pierwsze chmury, które są na samej górze, bo jest kilka warstw chmur na samej górze. Jesteś teraz na tej wysokości, ale ja teraz oczyszczam całą Ziemię z chmur. Nie ma ani jednej chmurki. A ty pięknie widzisz oceany, Ziemię, wszystkie lądy. I powiedz, nad jakim oceanem jesteś, nad jakimi lądami? Po kształcie rozpoznać. Nie widzę. Widzę tylko morze, nie wiem. A nie widzisz żadnej ziemi? Dobra, przemieść się teraz w inną stronę, gdzie będzie jakikolwiek ląd. I po kształcie go rozpoznaj. Europa. Już widzisz Europę, tak? Dobrze. A teraz zobacz, gdzie twój dom jest i zbliżaj się w stronę swojego domu. Jesteś coraz bliżej. Widzisz już twój dom wyraźnie z góry? Tak. No to zapamiętaj, jaki dach jest. Usiądź sobie na dachu i zobacz, co tam jest na tym dachu. Jakie tam rzeczy leżą. Ciekawe. Co tam jest takiego, co mogłabyś później sprawdzić, że byłaś tam, czy nie byłaś? Jest komin? Jakaś antena? Drzewo, które tam gdzieś wystaje z drugiej strony? Aha, no to zobacz właśnie, jak to drzewo wystaje. Czy ty pamiętasz to drzewo, czy nie? Czy ja wiem, gdzie to drzewo się znajduje, ale nie widzę tego drzewa od dołu, tak jak zawsze, przez okno czy na podwórku, tylko ten czubek z tego dachu. Aha, bo wygląda na to, że z dachu możesz widzieć tylko czubek. Dobrze, to teraz w takim razie przenosisz się w powietrzu i koło tego drzewa powolutku lądujesz na dół i stajesz nogami na ziemi. I teraz widzisz to drzewo i widzisz, jakie ono jest wysokie. Możesz sobie wszędzie pozaglądać, tu nie ma żadnych problemów. Możesz przez ścianę wejść do środka, po domku sobie pochodzić, zobaczyć, kto tam w domu jest, co robi. Ty nie masz tu żadnych ograniczeń. Co pomyślisz, to możesz robić. Tak, weszłam do środka. Widzę, mama prasuje. Jula bawi się na dywanie. No to jakby mnie tam nie było. Tak? Przywitaj się z Julą. Ile Jula ma lat? 5. 5 lat. No to ona ci powinna widzieć. No, zapytaj się Juli, czy widzi ciebie. Spojrzała się, ale nic nie mówi. No weź ją na ręce. To tak normalnie, jak ją zawsze bierzesz, przytul. Powiedz jej, że ją kochasz. To jest bardzo ważne. I co odpowiada? Uśmiecha się. Uśmiecha się, widzisz, bo ona się mogła wystraszyć troszeczkę na początku, ale już się teraz nie boi. Widzisz, już jest dobrze. Czy twoja mama zauważyła, że coś się dzieje, czy nie? Nie, zajęte jest prasowaniem. Dobrze. Możesz wziąć na przykład, nie wiem, no jest jakąś zabawkę i połóż mamie na tej desce tam, gdzie prasuje. I co się dzieje? Nie zareagowała. Nie zareagowała? Dobrze.
Poczekamy troszkę, ona później to wyrzuci z powrotem. Będzie myślała, że dziecko rzuciło zabawkę. Dobrze, tylko mi chodzi o to, że ja ci chcę pokazać, że tu nie ma, że to nie jest tylko zabawa. Tak jak powiedziałem na początku. To naprawdę się dzieje. Ty tam naprawdę jesteś. I możesz to sprawdzić. Możesz to sprawdzić, możesz pójść tam, gdzie na przykład, nie wiem, gdzieś coś położyłaś, sprawdzić to, przeczytać coś, możesz, właściwie możesz wszystko, no możesz wszystko, co tylko chcesz. Po to, że ja chcę, żebyś sobie znalazła jakieś dowody na to, że ty tam naprawdę jesteś, że ty to oglądasz. Usiadłam w fotelu, patrzę na nich. I co? A jak się dziecko zachowuje? Jak się Jula zachowuje? Bawi się, tak jakby nigdy nic. Chodzi o to, że popatrz, ty tam naprawdę jesteś, a oni ciebie nie widzą. Rozumiesz? Oni cię nie widzą. A oni ciebie nie widzą tylko dlatego, że oni mają takie programy, że nie mają ciebie widzieć, bo to jest niemożliwe, żeby widzieć. O, jakie to jest śmieszne. To jest wręcz bzdurne. No ale teraz wyobraź sobie, gdyby mieli te programy otwarte, to nie tylko ciebie by widzieli. Widzieliby te wszystkie istoty, które u was przez dom też przechodzą, żyjące w innych wymiarach. Ja teraz otwieram całą przestrzeń po to, żebyś zobaczyła, że żyjesz wśród wielowymiarowych planów istot. Zobacz, ile tych istot tam, każdy swoje coś robi, na każdym poziomie. Wszystko normalnie funkcjonuje. Nikt nikomu niczym nie przeszkadza. I teraz, gdyby ludzie widzieli, no to dostaliby bzika. Dlatego to wszystko jest porozłączane, żeby się nie mieszało. Jak jedziesz samochodem, to tylko widzisz, że Kowalski przebiega przed tobą, a nie widzisz, że tłum jakichś ludzi. A wtedy byś wystraszyła się, że możesz ich pozabijać. A to są z innego wymiaru. I dlatego te światy są porozdzielane, bo my nie potrafimy jakby współżyć w tych wymiarach. To jest takie proste. Ale tego nie trzeba się bać. To jest naturalne. To jest naturalne. Rozumiesz teraz to? Można po prostu bardzo dużo się nauczyć i zrozumieć. Ale trzeba wejść w taki stan, gdzie się odłącza od tych wszystkich programów. Ponieważ ja odłączyłem cię od tych wszystkich bzdurnych programów, dlatego ty to wszystko możesz doświadczać. Ale gdy cię wybudzę, to te programy wtedy jakby z powrotem wrócą do ciebie, a ty szybko zlekceważysz wszystko. Powiesz, no nie, mi się musiało wydawać, to jest niemożliwe, to nieprawda. Tak programy zrobią, specjalnie zrobią tak, żebyś ty zwątpiła. Żebyś dalej po prostu była niewolnicą samej siebie. To wszystko tylko o to chodzi. Chodzi o to, że albo jest się panem, albo jest się służącym. Albo jest się panem, albo niewolnikiem. I cały czas chodzi tylko o to, kto będzie kim. Najśmieszniejsze jest to, że jesteśmy tylko sami. Czyli ty jesteś sama. Nikogo ani niczego nie ma poza tobą. To wszystko, co się dzieje, to się dzieje w tobie. Nie ma czegoś takiego jak zewnątrz. No ale jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć, jak w głowie się to nie mieści? Nie? A to jednak jest takie proste. Dobrze. Powiedz mi, co byś jeszcze chciała się dowiedzieć? Może masz jakieś pytanie? Ja teraz przywracam ci całą twoją pamięć w związku z tym, o co przyszłaś na tą sesję. Żebyś mogła teraz sobie pozałatwiać swoje sprawy. Przypominam ci wszystkie twoje pytania, wątpliwości i teraz możesz na nie wszystkie uzyskać odpowiedź i rozwiązanie. Znaczy, chciałabym tak oczyścić się z wszystkiego, co się nagromadziło do tej pory. Dobrze. W takim razie zaczynamy po kolei. To teraz ja cię przenoszę na ten ocean. Stajesz bosymi nogami na tym oceanie, na jego tafli wody. Ten ocean ma taką strukturę kryształu, ciekłego kryształu. On aż się mieni. Ma potężną moc. I ten ocean, ta woda może oczyścić cię całkowicie z całej karmy od momentu narodzenia się twojej duszy, aż do chwili obecnej. Chcesz takiego oczyszczenia pełnego? Tak. Dobrze. Ja teraz cię zanurzam, woda sięga do kostek, do kolan, do pasa, do ramion i cała jesteś pod wodą. Jesteś teraz na głębokości 5 metrów od lustra wody. Widzisz jak, bo ponieważ woda jest bardzo czysta, przeźroczysta, widzisz jak promienie słoneczne przechodzą przez tą wodę, jak się załamują, tak migocą.
Fajnie to wygląda. Fajnie. Fajnie, widzisz. Popatrz, jakie masz darmowe masz kino, nie? No ale słuchaj, powiedz mi, jak tobie się oddycha pod wodą? Normalnie, tak jakbym była na powierzchni. No tak, ale jesteś pod wodą, więc czy pod wodą można oddychać? Można. Słuchaj, ty się po prostu już, jak to się mówi, rozpuściłaś jak dziadowski bicz. Mówisz, po wodzie można chodzić, latać w powietrzu, pod wodą można oddychać. No proszę bardzo, no już wszystko jest normalne. Ale zobaczymy, czy ty będziesz taka pewna siebie, jak cię wybudzasz. Pamiętaj, tu chodzi o to, im bardziej w to uwierzysz, bardziej się przekonasz, w realu będziesz podchodziła podobnie. Ale jeżeli teraz podchodzisz do tego na luzie, potem po wybudzeniu, dasz się tym programom przejąć, to stracisz to wszystko. A to wszystko, co teraz masz, masz. Możesz mieć zawsze, bo masz to. Rozumiesz? Tu nie ma ograniczeń. Ważne, żebyś tego nie straciła. Możesz to zatrzymać na zawsze i zawsze z tego korzystać. Teraz masz przekonać swoją podświadomość, że to jest twój nowy stan myślenia. Że można chodzić po wodzie, można latać w powietrzu, można pod wodą oddychać, nie ma żadnych ograniczeń. Można być w środku słoneczka, które ma miliony stopni Celsjusza i będzie ci tylko ciepło. Popatrz, ile dzisiaj doświadczyłaś rzeczy, które łamią cały twój system wartościowania. Rozumiesz? Mhm. Dobrze, jesteś pod tą wodą teraz, będziesz sobie tak powolutku płynęła. Ta woda ma potężną moc oczyszczenia, ona wnika w ciebie, w każdą twoją komórkę, w każdą strukturę wszystkich ciał i zmysłów i jak gąbka wszystko z ciebie wyciąga na zewnątrz. I ty płynąc zostawiasz po sobie taką smugę, którą ta woda wypłukuje z ciebie, rozpuszcza, zjada, to nie istnieje, już nigdy istnieć nie będzie. W ten sposób się uwalniasz i oczyszczasz. Powiedz mi, jakiego koloru smugę zostawisz? Taką ciemną, szarą. Widzisz, ile jeszcze brudu z ciebie idzie? Dobrze, teraz ja zwiększam moc oczyszczania tej wody 1000-krotnie. Na jeszcze głębiej wnika. Ty się całkowicie rozluźni. Najważniejsze, żebyś ty tak się jakby pławiła w tym błogostanie. Czyli tak całkowicie się poddała wszystkiemu. Żeby ta woda jak najgłębiej mogła wnikać w twoje wszystkie ciała i zmysły. Żeby mogła cię oczyścić całkowicie. To jest bardzo ważne, żebyś ty się poddała temu wszystkiemu. I przyglądaj się swoim wszystkim ciałom i zmysłom. Jeżeli coś zobaczysz na nich takiego, co ci się nie podoba, możesz to wziąć ręką, zdjąć i do wody oddać, mówiąc, nie chcę ciebie, nie potrzebuję. A woda od razu to będzie przejmować i rozpuszczać. I nie ma znaczenia, co by na tobie było, czy w tobie. Wszystko możesz się pozbyć. Oczyść się tak, żebyś się stała przeźroczysta. To będzie znaczyło, że zostałeś całkowicie oczyszczony. Tak naprawdę chodzi o cały system, właśnie system wierzeń, system programów. Na różne sposoby trzeba podchodzić do człowieka, żeby go uwolnić od tego, dlatego że my mamy te programy tak zrobione, że jednym systemem nie można oczyścić wszystkiego, bo my mamy ileś systemów wierzeń. Tak naprawdę mamy kilka systemów wierzeń, jeżeli nie kilkaset. I dlatego trzeba oczyszcza się słoneczkiem, okazuje się, że w wodzie jest człowiek brudny, oczyszcza się wodą, okazuje się, że dalej człowiek jest brudny, gdy się oczyszcza czymś innym. A to właśnie dlatego, że nasz system wierzeń, pojmowania jest bardzo złożony. Myśmy tyle świństwa nabrali, swoje przekonania, że później trzeba różnymi sposobami dokopywać się do tej świadomości i ją oczyszczać i uświadamiać. Powiedz mi, co tam wypatrzyłaś na sobie, w swoich zmysłach, ciałach? Czy tak jakbym płynęła z tą wodą, jakbym była częścią tej wody, tak jakby mnie fale tak poruszały, ale to wszystko błyszczy, jest takie przeźroczyste. Czyli ty już jesteś przezroczysta? Tak. Ale w ogóle widzisz siebie w tej wodzie, czy nie? Tak jakby się zlewało z tą wodą, ale...
Ale jakby taki kontur się zaznaczał? Dobrze, czy uważasz, że już jesteś wystarczająco czysta, czy chcesz większego oczyszczenia? Nie jestem czysta już. Dobrze. Jakby mnie nie było widać. Dobrze, to teraz sprawdzimy, czy to jest prawda. Ja teraz zwiększam tą moc oczyszczania tej wody milionkrotnie. I ona oczyszcza cię ze wszystkich śladów fantomowych, najbardziej subtelnych ciał. Wszystko znika z ciebie. I teraz jak wyglądasz? Jesteś? Nie mam, nie widzę. Czyli nie byłaś, nie widzisz, nie byłaś całkiem czysta. No, to była taka sztuczka właśnie po to, żeby pokazać, jak my szybko dajemy się zadowolić byle czym. A tu chodzi o to, żeby uzyskać 100%, nie troszkę. Nie, żeby było tylko trochę lepiej. Ma być bardzo dobrze. Dobrze, teraz ja wynurzam cię z tej wody, stoisz bosymi stopami na tej wodzie, w blasku słońca i powiedz, jak teraz wyglądasz. Jak taki kryształ przeźroczysty. Popatrz. I oto jest moment, w którym się narodziłaś. Właśnie w tej chwili narodziłaś się na nowo. Masz przed sobą teraz nowy czas, bo to nie jest tylko nowe życie, dlatego, że żyjesz cały czas. Tak naprawdę to śmierć to jest tylko taka fikcja. To jest jeden z programów. Żyjesz cały czas, ale do tej pory, jak żyłaś przez te wszystkie inkarnacje, nazbierałaś się do różnych świństw. Teraz zostałaś wyczyszczona całkowicie i teraz od nowa zaczynasz. Czyli żyjesz dalej, ale od nowa, ale jesteś czysta. I teraz to jest bardzo ważne, co będziesz myślała, w co będziesz wierzyła, żebyś nie zbudowała sobie znowu jakiejś fikcji, która będzie tobą zarządzała. Rozumiesz to? Mhm. To zapamiętaj sobie to, bo to jest bardzo ważne. Żebyś tego nie zepsuła po prostu, nie zanieczyściła się. Dobrze, stoi przed tobą teraz twoja dusza. Jak wygląda? Takie światło, które mnie razi. O, razi. Dobrze. Mhm. Powiedz, kocham cię, moja duszo. Wyciągnęło tak jakby ręce z tej kuli światła. No to weź ją za moją ręce. Stronę. Weź ją za ręce. To jest twoja dusza, to jesteś ty. To jest to prawdziwe twoje najczystsze ja. Mam takie pytanie do was obydwoje. Czy chcecie stać się jednością? Tak. Dusza też mówi, że tak? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli waszej, ja teraz was czynię jednością i jesteście jednością. Powiedz, co się dzieje. Jestem ja i takie wychodzi ze mnie takie światło. Tak jakbym była otoczona takim światłem. Pięknie. Pięknie. Słuchajcie, chciałabyś, żebym cię przeniósł do źródła, tam skąd pochodzisz, gdzie jest twoje najwyższe ja. Tak. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię tam i powiedz mi, gdzie jesteś. Nie widzę. A co widzisz? Ciemno. Jaka? Nie widzę, gdzie jestem. Stoję, ale nie widzę, gdzie jestem. Dobrze, jaka to ciemność jest? Zobacz. Także mogę... Czuję, że to jest jakaś przestrzeń, ale nic nie widzę. Nic mnie nie ogranicza tam, jak wyciągnę rękę, ale nie widzę nic. Taka pustka. Tak. Jak myślisz, kim jesteś? Zadaj sobie tam takie pytanie. Kim jestem? Jaka odpowiedź ci przyszła do głowy? Nie, nic. Nie wiem. Ja teraz synchronizuję cię z tym miejscem. Jesteś całkowicie zsynchronizowana. Jeszcze raz zadaj to pytanie i tak postaraj się usłyszeć to. To może być odczucie, to może być głos, to może być taki obraz. Mogą być różne rzeczy. Najważniejsze, że po zadaniu pytania, żebyś zrobiła taką chwileczkę ciszy, to co do ciebie dojdzie, jakie pierwsze do ciebie dojdzie informacja, to powiedz. Obojętnie, co by to było. Sobą? Czyli taka informacja do ciebie przyszła, że jesteś sobą. Czy to znaczy, że odzyskałaś wreszcie samą siebie? Chyba tak. Jak to rozumiesz? Że się uwolniłam? Dokładnie. Że jesteś wolna. Mhm. Uwolnić się można tylko przez zrozumienie. Jeżeli zrozumiesz,
co się dzieje? Jesteś wolno. Człowiek, który siedzi w więzieniu, zamknięty w małej celi, on może być wolny, a może być niewolnikiem. To zależy od tego, jaka jest jego świadomość. Nie trzeba być w więzieniu, żeby być niewolnikiem, żeby być zamkniętym. Nie trzeba być na wolności, żeby być wolnym. Wolność jest w nas. To wszystko zależy od świadomości. Im wyższa świadomość, tym większa wolność. Samostanowienie i istnienie. Rozumiesz to? Że nie można sobie takich barier stawiać. Dokładnie. Dokładnie, bo jeżeli stawiasz sobie jakiekolwiek bariery, no to się ograniczasz. Ograniczasz, zamykasz się i jesteś zamknięta później. A nic tak nas nie zniewala, jak nasze własne ograniczenia. Nasze własne przemyślenia. Znam wielu ludzi, którzy mówią, że nie wolno naruszać odwiecznych praw absolutu. Skąd oni to wyczasnęli? Nie mam pojęcia. Ale mówią, że nie wolno. Jak nie wolno, no to oni się nie poruszają. Oni się nie rozszerzają. Oni nic nie rozumieją, bo nie wolno. Nie wolno. Jak nie wolno, to nie wolno. Koniec. Więc tego nie można robić. Wszystko wolno. Nie ma żadnych ograniczeń. Żadnych. Wszystko się dzieje po coś. Jak zaczynamy się ograniczać, jak zaczynamy mówić słowo nie, jak zaczynamy mówić nie wolno i różne takie podobne rzeczy, zaczynamy się zamykać. Dobrze. W takim razie teraz stoisz teraz przed swoim ciałem. Bo w tym miejscu, gdzie twoje ciało leży, w tym pokoiku, stajesz koło swojego ciała, rozejrzyj się dookoła i najpierw powiedz mi, czy twoje ciało jest szczęśliwe, uśmiechnięte, radosne. Zobacz, jak wygląda, jak sobie tak leży. Takie spokojne. Spokojne. Z uśmiechem takim polekkim na twarzy. Popatrz, dokonałaś cudów po prostu. Teraz będziesz widziała swoje ciało od strony takiej fizycznej. Czy ma jakieś dolegliwości, choroby, bóle? Czy masz jakieś takie rzeczy, które cię dospierają? Brzuch. Brzuch. Zobacz teraz do tego brzucha, zajrzyj i powiedz, co tam jest takiego, co ci właśnie powoduje ten... To coś. Co to jest? Żołądek. Żołądek. I teraz widzisz żołądek. Weź żołądek w ręce i zapytaj się go, jak masz mu pomóc. I co? Mniej źrej. No widzisz. Ty mówisz, że żołądek cię boli, a przepraszam za słowo, żresz jak mała świnka. Pół wiadra porys. No nie można tak robić. No, obiecujesz żołądkowi, że nie będziesz tyle jadła? Znaczy, tak. Pamiętaj, że tu słów nie możesz rzucać na wiatr. Musisz być konsekwentna, jak mu przyrzekasz, że nie będziesz jadła tyle, o połowę zmniejszasz jedzenie, to tego dotrzymaj, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że on wtedy zregeneruje się, on naprawi, przestanie boleć, on przestanie chorować, to i ty nie będziesz chorować. To jest reakcja wiązana. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Chodzi o to, że jeżeli będziesz go cały czas zarzucać tym, co mówią ludzie, że to jest jedzenie, tak naprawdę to jest świństwo i trucizna. Jak będziesz go zarzucać, to on w pewnym momencie dostanie jakąś ciężką chorobę, jakieś raczysko albo coś, bo on nie da rady. Po prostu ta trucizna go zabije. A jak zabije jego, no to następna jesteś ty, bo reakcja jest łańcuchowa. Jesteście ze sobą powiązani. Albo jeden za wszystkich, albo wszyscy za jednego. Rozumiesz to teraz? No to pamiętaj, żartów tu nie ma. Dobrze. Obiecujesz żołądkowi o połowę mniej jeść? Zdrowiej. No, to pamiętaj. I teraz tak. Co tam jeszcze? Kto tam jeszcze narzeka? Proszę bardzo, wszystkie organy mogą zgłaszać teraz swoje, ale tu Ania będzie się poddawać. Będzie obiecanki składać, ale będzie zdrowa i szczęśliwa, bo to o to chodzi. Dobrze, kto jeszcze tam się zgłasza? Wątroba coś ma do powiedzenia? Nie, chyba nie. Już wszyscy. Wszystko jest dobrze, czyli tylko tego żołądka zarzucałaś, tak? No to fajnie, no to co, jak tylko ten. A jak serduszko, powiedz mi. Zapytaj się serduszka, czy jest szczęśliwe, czy jest zadowolony. Czego mu brakuje? No, i tu mamy miłości. Problem. To mamy poważny problem. Bez tego nie da rady, kochana. Właśnie chodzi o to, że
ty nie uzewnętrzniasz się. A to jest taki włącznik. Jeżeli się mówi, że się kogoś kocha, czy to jest dziecko, mamę, męża, ciotkę, wujka, sąsiada, obojętnie kogo, się używa to słowo, że mówi się kocham cię, to zawsze jest taki pstryczek, włącza się taki dopływ energii. To podnosi wibracje, jesteś szczęśliwsza. Jeżeli nie mówisz tego, a ty nie mówisz tego, to od początku jest twoim takim, taką, jak mówię, piętą Achillesa, tak? Dlatego więcej musisz mówić o tym. Nauczyć się mówić, wypuszczać to i podnosić wibracje. Dziecku, wszystkim, właściwie wszystkim, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Każdemu możesz powiedzieć, tylko zmieniasz formę, no bo przecież jakbyś na ulicy powiedziała komuś obcemu, no to byś mógł cię źle zrozumieć. Więc tu chodzi o to, że tylko się zmieni odpowiednią formę. Do każdego możesz użyć słowo kochany, kochana i to nie ma znaczenia. Nawet do ludzi obcych w rozmowie. Ważne, żeby używać tego słowa. Rozumiesz? Żebyś ty się otwierała. Ty musisz otworzyć ten kanał. Otworzyć się na miłość. Bo nie dostaniesz tego, czego nie ma w tobie. Rozumiesz? Pamiętaj. Tak. Pamiętaj, bo dostajesz dzisiaj bardzo... bardzo dobrą lekcję. No jak to skrzanisz, no to twoja sprawa zresztą. Ja ci tylko chcę pokazać to wszystko, jak to wszystko jest uzależnione, jak to wszystko jest powiązane, jak to wszystko jest ważne. A ty stoisz jak ktoś najwyższy nad tym wszystkim. To ty za wszystko odpowiadasz, ty o wszystkim decydujesz. I to od ciebie tylko zależy. Nie możesz niczego dostać z zewnątrz, jeżeli ty tego nie ma w tobie. Rozumiesz? Mhm. A tęsknisz za czymś, ale tego nie daj. Czym sama nie daje. Właśnie. Proste. A jeszcze... Czyli to nie wraca z powrotem do mnie, bo nie ma skąd. Tak, bo co dajesz, to dostajesz. Mhm. A ty no nie dajesz tego. Jak nie dajesz, no to możesz cały czas czekać. Możesz czekać. Pamiętaj, bardzo dużo związków nieudanych jest tylko dlatego, że ludzie są ustawieni na branie, a nie na dawanie. Chcą, żeby im mówić, że ich się kocha... zajmować się, pieśni, dotykać, ale sami tego nie dają. I później są zdziwieni, że w pewnym momencie zostają sami ze swoimi myślami, ze swoimi programami, które ich załatwiły. Bo to te programy, które nas tam jakoś, jak ja to mówię, zaciećwierzają, one doprowadzają później do takich sytuacji, gdzie my zostajemy samotni, zostajemy no, bez miłości, to praktycznie nie ma życia, bo nie ma dopływu energii. Człowiek zakochany, wiemy, prawie każdy wie, jak to jest być zakochany i co się dzieje wtedy. To jest zupełnie inny wymiar. A potem co robimy? Potem robimy wszystko, żeby to się więcej nie powtórzyło. Nie wiem dlaczego, to jest śmieszne. Zamiast być w takim stanie wiecznie, to my robimy wszystko, żeby czasem, bo mówimy, albo mogę się poparzyć, albo może mnie ktoś źle potraktować, a mogę się zawieść, a może to, a może tamto. Czyli z góry już od razu sobie wszystko żeśmy, a może tak, a może tak. I załatwiliśmy się na cacy. Już żeśmy sobie wrzucili tyle programów, żeby być nieszczęśliwy, które już mamy na zawołanie. I nie trzeba nikogo innego. Dobrze. Teraz, bo już zapomniałem, gdzie ty byłaś. Stoję na co? Aha, stoi tak, stoisz przy sobie. Ja to już tak musiałam cię znaleźć. Dobrze, teraz wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele i powiedz mi, jak się w nim czujesz, coś się zmieniło. Dobrze. Dobrze. Nie jest za ciasno, ani za luźno. Nie, swobodnie. Wszystko jest dobrze, tak? To znowu teraz z ciała wychodzisz i znowu sobie stoisz obok. Popatrz, jakie to jest proste, nie? Teraz wchodzisz do ciała, a teraz wychodzisz z ciała. Wchodzisz do ciała, wychodzisz, widzisz, jak jest proste? I tak trzeba robić. Nie robić żadnej tragedii z tego. Ciało to jest tylko takie naczynko, z którego korzystasz. Trzeba o niego dbać, trzeba go kochać, szanować, jak to mówią, dobrze odżywiać, chociaż to jest słowo bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego, że wszystko jest trucizną. Dokładnie wszystko jest trucizną. Ale trudno. No, można się jakby mniej truć, no, a nie dużo. W każdym bądź razie tutaj z wejściem i wyjściem z ciała, popatrz, nie masz żadnego problemu. Więc zawsze sobie, jak chcesz wyjść z ciała, to sobie wychodzisz i idziesz i koniec.
I tak się dzieje najczęściej, jak zasypiasz, no ale jesteś wtedy nieświadoma, a dzisiaj jesteś świadoma, proszę bardzo, widzisz? No, dobrze. W takim razie chyba to już jest wszystko. Czy coś jeszcze byś chciała? Czy to jest wszystko? Ciało, wszystko. Tak? Coś jeszcze? Jeszcze masz jakieś rzeczy do zrobienia, czy już właściwie wszystko? Bo teraz tak ogólnie mówię o całości. Nie. Mój były mąż jeszcze. To jest tutaj najważniejsze. Bo niby tak czuję, że pozbyłam się w tej wodzie tego lęku, ale jak, nie wiem, pomyślę o nim albo mam go przed oczami, to wszystko wraca. Aha, dobrze. Tak uzależniona, jakbym się czuła, tak jak on by gdzieś cały czas za mną, nie wiem, stał. No tak, ale wiesz dobrze, że to wszystko to jesteś, to są twoje tylko wyobraźnia. Mhm. To są twoje takie programy, które ty jakby zaakceptowałaś, że on jest panem, że on ma władzę na to. Tak naprawdę tak nie jest. Nie jesteście już razem. Nie. No to więc w czym jest rzecz, powiedz mi, bo jeżeli nie jesteście razem, czyli on nie ma żadnych praw, tak, do ciebie. No więc ty możesz z nim rozmawiać, nie musisz. Ty nie musisz go wysłuchiwać, nie musisz się go bać, bo dlatego, że ty jesteś wolna. Rozumiesz? Więc w czym jest rzecz? Nie wiem, tak jak on by jakby nie chciał się, jakby nie chciał odejść. Tak jakby on, ale, nie wiem, żerował. Ale jak on przychodzi do ciebie do domu, czy coś ciągle chce? Nie. No to więc w czym jest rzecz? Czy to czasem nie jest, że ty go umysłem trzymasz? Chyba tak. No więc słuchaj. Chyba tak. No więc w myślach, mentalnie go ściągam. Tak, to jest wszystko proste, bo słuchaj, jeżeli ten człowiek by cię nachodził, molestowałby cię swoją obecnością, no to wtedy ja rozumiem, że ty ciągle jesteś, boisz się, bo on wejdzie, bo on będzie krzyczał, bo on, nie wiem, zabierze coś, nie wiem. Ale jeżeli ty z nim nie masz kontaktu, to po prostu, po co? Po co ten program trzymasz? Ten program jest niepotrzebny. Ale słuchaj, ja wiem, w czym jest rzecz. Zrobimy to w ten sposób. Teraz przed tobą stoi twój były mąż. Weź, przytul go do siebie. Powiedz mu, że go kochasz. On przytulił mnie też. Jak powiedziałam, to położył ręce na moich plecach. Powiedz mu na głos, że go kochasz. Kocham cię. Tak naprawdę to brak tych słów, tej wibracji doprowadziło u was do rozejścia. Popatrz, jaki prosty, prozaiczny błąd. Malutki błąd. Rozumiesz? Brak miłości. Ty się gdzieś zamknęłaś na. Ale dobra, to nie chodzi o to. Byłaś nieświadoma. To nie jesteś, że ty jesteś winna, czy on winny. Nie, tu nie ma winy. Po prostu została odegrana jakaś sztuczka, która tak się skończyła, jak się skończyła. Ale nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, żebyście się teraz dogadali. Żebyście się teraz prosili się o wybaczenie, żebyście sobie wybaczyli i żebyście się rozstali już całkowicie. Chcecie takiego? Tak. Dobrze. Więc niech on ciebie poprosi teraz o wybaczenie, niech tobie wybaczy i niech sam sobie wybaczy, że brał w tym wszystkim udział. On przytula, mówi mi to na ucho i płacze. Dobrze. Teraz ty jemu powiedz, że mu wybaczasz, że prosisz jego wybaczenie i że wybaczasz sama sobie, że brałaś w tym udział. Chcecie pełnego oczyszczenia? Z tego waszego tak. Związku. Dobrze. Na mocy wolnej woli waszej ja teraz oczyszczam i ciebie, i jego ze wszystkich tych nieporozumień, tych energii, emocji, programów. Oczyszczam was absolutnie całkowicie. Teraz to wszystko w postaci takiej wielkiej czarnej chmury wysyłam to do słoneczka i widzisz, jak to do słoneczka idzie, słoneczko to zjada, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie. A wy od siebie jesteście całkowicie wolni. Przytulcie się, pożegnajcie i już odchodzicie się w swoje strony. Jesteście całkowicie od siebie wolni. Co? Proste to? Proste. Proste. Widzisz? Chodzi o to, że człowiek w umyśle
trzymając coś, potrafi się sam zniewalać. Niepotrzebnie. Do wszystkiego jest potrzebne zrozumienie i uwolnić się od tego. Ponieważ trzeba dalej doświadczać, dalej się bawić, dalej żyć. Więc nie można jakby żyć przeszłością, żyć tym, co było wczoraj. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje, wnioski. I nie robić, jeżeli to był błąd, nie robić dalej błędu. To jest bardzo proste. Ale teraz to jest bardzo proste, jak masz zrozumienie. Bo wcześniej nie było to takie proste. Dobrze, czy jeszcze chciałabyś z kimś swoje relacje uzdrowić? Nie. Już jest wszystko dobrze, tak? Dobrze, pamiętaj i musisz mi to obiecać. Słowo musisz, nic nie musisz. Ale ja tak mówię, musisz mi obiecać, że będziesz teraz bardzo często mówić komukolwiek, a swoim bliskim najczęściej, że ich kochasz. Będziesz mówiła tak? Będę. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. To twoje, zależy od tych słów, zależy twoje szczęście dalsze. I będziesz szczęśliwą jeszcze osobą. Ale otwórz się na szczęście. Wszystkiego najlepszego. Dobrze.